Pod skrzydłami mistrzyni tradycji uczą się i udoskonalają swoje umiejętności w malowaniu opolskiej porcelany. Uczestniczki projektu Fundacji dla Dziedzictwa zmierzyły się z kolejną techniką – pisaniem pisanek. Grupa przez kilka miesięcy uczyła się pisać, uczyła się malować opolską porcelanę. Ale my, twórczynie ludowe, dbamy o to, aby tradycja istniała. I na zaproszenie pani Małgosi przyjechałam do pań, które uczą się malować porcelan, aby nauczyć je pisać pisanki dwoma narzędziami, szpilką i kiską, czyli cieniutką rurką. Ta cieniutka rurka jest zbliżona do piórka, którym również można tak rysować, tak komponować wzory, jak na naszej opolskiej porcelanie. A w związku z tym, że wszystkie te umiejętności i malowanie porcelany, i pisanie pisanek, i wykonywanie kruszonek techniką rytowniczą, czy pisane jest na listę niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej, chcemy po prostu to wszystko pokazać paniom, które uczą się tych umiejętności, nabywają te umiejętności, aby je po prostu przekazywały swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, swoim sąsiadom, aby uczyły tych naszych starych, dawnych tradycji. Tych zajęć to mieliśmy minimum 3 w miesiącu. Czasami były to indywidualne. Jeżeli któraś dziewczyna miała problem jakiś, to byłam do dyspozycji. Za każdym razem rozwiązywałyśmy problem. Głównie to był problem właśnie z farbą do porcelany, z gęstością, ze stalówką. No jeżeli ktoś pierwszy raz się podejmuje tego, no to nie jest to łatwe. To wymaga czasu, ale tutaj wyjątkowe uczennice miałam i wszystkie po prostu ogarnęły to nawet wcześniej niż się spodziewałam. To był taki przypadek, ponieważ poznałam panią Małgosię w tamtym roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach na warsztatach. I w ten sposób narodził się taki właśnie pomysł, taka znajomość, żeby kontynuować to, co już tam się nauczyłam. Na takich spotkaniach, na takich warsztatach pojawił się projekt Mistrz Tradycji. No i stwierdziłam, że chciałabym wziąć w tym udział, ponieważ chciałabym poznać wszystkie rzeczy pod względem zarówno wizualnym, jak i przede wszystkim technologicznym. Nauka idzie mi bardzo owocnie, bardzo się cieszę, bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy poznałam, świetne osoby i też myślę, że bardzo dużo od siebie chłoniemy nawzajem, bo rozmawiamy o tym, wymieniamy się różnymi uwagami, spostrzeżeniami, gdzieś tam to czytujemy, więc na pewno jest to bardzo fajna taka inicjatywa, wszystkie te nasze spotkania. A ogólnie ja się interesuję bardzo wzornictwem i wszelkimi działaniami związanymi ze sztuką, tą starszą, tą współczesną, więc wszystkie rzeczy, które po prostu nas tak tutaj otaczają i estetyzują naszą rzeczywistość. Ja bym chciała propagować dalej i pokazywać innym osobom z najbliższego otoczenia, ale również może i w całym kraju tak naprawdę, że tutaj na Opolszczyźnie mamy tak piękną tradycję, o której mam wrażenie, że jeszcze mało kto wie, mało kto słyszał. Nawet spotykałam się z osobami, które od lat mieszkają w Opolu i były zdziwione, że tak piękne rzeczy u nas powstają. Ja w tej chwili zachęcam naszą lokalną szkołę do tego, żeby aktywizowała się w różnych projektach, między innymi w konkursie kroszonkarskim, ale też pokazuję im rzeczy, które ja robię. One się podobają, więc bardzo jest mi miło przede wszystkim, ale zachęcam też dzieci do tego, żeby same próbowały, czy przez kolorowanie, czy również malowanie takich rzeczy bardziej użytkowych, na przykład drewnianych zakładek do książek. To wszystko fajnie funkcjonuje w naszej tej lokalnej społeczności i jednocześnie przekazuje tę tradycję. Do 29 grudnia trwa nabór wniosków na odtworzenie potencjału produkcji rolnej. Pomoc przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych,
ujemnych skutków przezimowania, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią hodowcy trzody chlewnej poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wysokość szkody musi oszacować specjalna komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna wysokość pomocy, jaką można uzyskać w ramach tego wsparcia, wynosi 300 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji. Łogówek stawia na tradycyjną ekologię. W mieście powstał sad składający się ze 180 drzew. Poza działaniem na rzecz środowiska ma on też pełnić funkcje edukacyjne. Element większej, szerszej akcji, bowiem sadzimy 800 drzew na 800 lat Głogówka. Ta okrągła rocznica przypada w 2025 roku. W tej chwili mamy już posadzonych około 340 drzew w różnych gatunkach. Znajdujemy się w tej chwili przy sadzie owocowym, który będzie miał taki otwarty społeczny charakter i tylko tutaj znajduje się 180 młodych drzew owocowych. To takie kontinuum, nawiązanie do bliskości także parku. Generalnie pierwsze drzewo, które inaugurowało całą akcję, zostało posadzone w samym parku, także jest w centrum parku. Ono będzie oznaczone też szczególną tablicą. Natomiast tutaj jest to miejsce, które jest blisko parku. Znajduje się także blisko przedszkola, które kończymy budować i chcemy, żeby miało ono także wymiar i walor edukacyjny. Chcemy, żeby to miejsce służyło jako miejsce poznawania przyrody, takiej swoistej bliskości z przyrodą. Już wiosną pojawią się tutaj dodatkowe elementy małej architektury, takie jak tablice informacyjne, a także ławki, kosze na śmieci. Chcemy, żeby to miejsce naprawdę żyło. Ale to nie tylko szkoły, to nie tylko młodzież, także osoby starsze. Ten sad, przy którym się znajdujemy, ma charakter w pełni otwarty. Przede wszystkim owocowe. Mówimy tutaj o 180 drzewach, które zostały posadzone na ulicy Pasternik. No można powiedzieć, że praktycznie za naszym miejskim parkiem. No, są to powszechnie znane drzewa, czyli czereśnie, wiśnie, śliwy, ale też i leszczyna, także liczymy też na, oprócz owoców, na orzechy z leszczyny. Na zakończenie programu przenosimy się na rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nasiona rzepaku zapłacimy 2037 zł za tonę, za olej rzepakowy rafinowany 5003 zł, za olej surowy 4574 zł, z kolei za śrutę rzepakową 1218 zł za tonę.